Wczoraj zrobiłem filmik na temat wysadzenia tamy przez Rosjan w Nowej Kachówce. No i tu pojawił się wysyp komentarzy. Jacy Rosjanie? Tak wygląda większość komentarzy. Propaganda pełnoparo. Co za propaganda? Ukraińcy to zrobili. Prowokacja i terror ze strony Ukrainy. Pewny jesteś, ale żeś wnioski wyciągnął. A skąd wiesz, że to Rosjanie? I po prostu multum takich komentarzy. Myślę, że z 90%. No to sobie powchodziłem w profile osób piszących takie komentarze i jedna rzecz mi się rzuciła bardzo dziwna. Te osoby są w dużej większości obserwowane przez osoby, jak tutaj widzimy, TikToker, to wszystko to znaczy, że te konta zostały zablokowane. To na przykład jest profil jednej z tych osób. Tu następna osoba, tak samo widzimy większość TikToker, czyli już zablokowane konto i jakieś no pojedyncze, powiedzmy, jeszcze normalne. Kolejna osoba, to samo. Oczywiście też zdarzały się osoby piszące takie komentarze, które miały no w miarę normalnie wyglądające konta i autentyczne. Każde konto, które się wyświetla jako TikToker, gdy w nie wejdziemy, no to widzimy, zablokowano konto. Poza tym jestem trochę zdziwiony, że bardzo dużo osób już takich w miarę z normalnymi kontami myśli, że to Ukraińcy sami sobie wysadzili tą tamę.